Cześć, cześć, siemanko, witam was w kolejnym vlogu. Jak widzicie, mega sprzęt, bo Fendt Vario 927 Vario i z kompaktometrem 6-metrowym. Robimy pod buraki. Tutaj obok sieją od razu za nami buraki. 6-rdzeniowym forterka sobie chodzi, a my tutaj uprawiamy kompaktometrem. Czekaj, kurwa, nie. Dobra, na dół damy. Kompaktometrem sobie tutaj robimy i właśnie kończymy te pole i później lecimy. Właśnie kończymy te pole, jest jeszcze do siania 40 coś hektarów, 42, jak nie licząc tego pola chyba, nie wiem dokładnie, ale roboty jest w chuj, albo i więcej, także naprawdę roboty jest dużo, multo, nie? Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Czy widać tu coś? Poprawię kamerkę może. O, teraz tak. Teraz możemy jeździć. Także właśnie będziemy tutaj. Od razu za nami zasieją buraki. Pojedziemy na inne pole robić agregatem. Tutaj skończy siać. I też pewno pojedzie od razu za nami. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie szło, nie? Bo godzina jest w 5:30. Także tu jeszcze mu trochę zejdzie, na pewno do jakiejś 7:00, 8:00. No ale to wiadomo, nie? Sianie schodzi dłużej niż agregatowanie. W nocy też nie można siać, bo się nie odróżnia, nie? Nie widać jak się siać. Agregatem to jeszcze, nie? Agregatem można robić tak spokojnie, tylko sianie nie widać właśnie, gdzie jest siane, a gdzie nie. Bo jak ziemia się zeschnie, no to już jest lipa, nie? Także właśnie jest troszkę lipka. Ale nie wiem, może do majówki się tutaj chłopaki obrobią. Ale to się okaże. Fędzior chodzi. Chodzi fędzior. Pierwszy raz z niego wsiadłem. Pokazali mi chłopaki jak tam. Ale łatwo się jeździ, fajnie. Jest przyjemna robota. Także naprawdę. Jedziemy do końca, tutaj jeszcze zrobię, nie wiem, poprzeczniaka nie będę robił, chyba po pierwszy raz, to wiadomo, ale to zrobiłbym, czemu nie. Także dobra, do góry damy. Minusem się opuszcza, kurwa, muszę to zapamiętać. Muszę to zapamiętać, że minusem się opuszcza. A plusem podnosi. Lecimy dalej.
automat i ogień. Nie wiem ile tu nagrywania jest w ogóle. Zaraz będę kończył pewno, bo już nie mam co nagrywać, nie? Gdzie? Może później nagram dalej na innym polu, ale to też nie wiadomo, nie? Tak przeciągnę chyba do 7 minut i będę kończył, nie? Bo to... Bo już nie mam co robić, nie? Żeby było więcej pola, to by był dłuższy vlog prosty, tak? Jest troszkę lipka. No już będę kończył. Dobra, to trzymajcie się cieplutko. Zapraszam na następne filmiki, następne vlogi, bo na pewno coś się ukaże na kanale. Także pozdrawiam gorąco. Na razie, siemanko, trzymajcie się, chłopie. Cześć.